Święty Alfons Maria de Liguori, Wysławianie Maryi. Rozdział 5. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Punkt 1. O konieczności pośrednictwa Maryi dla naszego zbawienia. Jest rzeczą nie tylko dozwoloną, lecz także pożyteczną i świętą, wzywać świętych i modlić się do nich, a zwłaszcza do królowej wszystkich świętych, Maryi, aby wyjednywali nam łaskę Bożą. Jest to artykuł naszej wiary, potwierdzony przez Sobory, a sprzeciwiający się poglądom innowierców, którzy potępiają praktyki polegające na oddawaniu czci świętym jako coś, co uwłacza Chrystusowi Panu jedynemu naszemu pośrednikowi. Lecz jeśli Jeremiasz modli się po śmierci swej za Jerozolimę, jeżeli starcy, o których mówi święty Jan w swym objawieniu, przedstawiają Bogu modlitwy świętych, jeżeli święty Piotr obiecuje swym uczniom, że będzie o nich pamiętał po śmierci, jeżeli święty Szczepan modli się za swych prześladowców, jeżeli święty Paweł poleca Bogu swych towarzyszy, słowem jeżeli święci mogą się za nas modlić, dlaczego my nie moglibyśmy ich prosić, żeby się za nami wstawiali? Święty Paweł często polecał się modlitwom swych uczniów: bracia, módlcie się także i za nas. Święty Jakub napomina, by jedni modlili się za drugich. Módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni. Dlatego i my możemy czynić to samo. Któż przeczy temu, że Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem według prawa i że swymi zasługami wyjednał nam pojednanie z Bogiem? Z drugiej jednak strony nie można zaprzeczyć, że Bóg lubi rozdzielać swe łaski przez wzgląd na wstawiennictwo świętych, a zwłaszcza Matki Maryi, którą Jezus pragnie widzieć kochaną i czczoną przez nas. Któż o tym nie wie, że cześć oddawana Matkom spływa także na dzieci? Chwałą synów rodzice ich. To też święty Bernard powiada: bądź pewny, że nie uwłacza synowi kto matkę jego wysławia. Im więcej bowiem czci się matkę, tym większa jest chwała syna. Podobnie twierdzi święty Ildefons. Wszelka cześć, jaką się okazuje matce i królowej, spływa również na syna i na króla. Nie ma bowiem wątpliwości, że tę godność pośredniczki naszego zbawienia otrzymała Maryja ze względu na zasługi pana Jezusa. Nie jest ona jednak pośredniczką w porządku sprawiedliwości, lecz tylko w porządku łaski i wstawiennictwa. Dlatego święty Bonaventura nazywa ją trafnie najwierniejszą pośredniczką naszego zbawienia. A święty Wawrzyniec Justyniani tak pyta: Jakżeby nie miała być pełną łaski ta, która stała się drabiną niebieską, bramą rajską, prawdziwą pośredniczką między Bogiem i ludźmi. Słuszna jest więc następująca uwaga świętego Anzelma. Kiedy prosimy Maryję o wyjednanie nam łask, czynimy to nie z braku ufności w miłosierdzie Boże, lecz dlatego, że nie dowierzamy swej niegodności. Polecamy się Maryi, aby jej godność zastąpiła naszą nędzę. Co do tego, że uciekanie się do pośrednictwa Maryi jest rzeczą nadzwyczaj pożyteczną i świętą, Mogą mieć wątpliwości tylko ci, którym brakuje wiary. Ale ja chciałbym tutaj udowodnić jeszcze coś więcej, mianowicie to, że pośrednictwo Maryi jest wręcz konieczne dla naszego zbawienia. Mówią konieczne, ale nie bezwzględnie konieczne, lecz aby się należycie wyrazić moralnie konieczne. A ta konieczność, tak właśnie rozumiana, wypływa z woli Bożej, bo Bóg chce, żeby wszystkie łaski, jakich nam udziela, Przechodziły przez ręce Maryi. Tak uczy święty Bernard, a opinię tę powszechnie przyjmują dziś liczni teologowie i doktorzy, jak twierdzi autor dzieła pod tytułem Królestwo Maryi. Naukę tę przyjmują również Vega, Mendoza, Paciuchelli, Senieri, Poiret, Crasse i wielu innych uczonych pisarzy. Nawet znany z umiarkowania i poglądów zachowawczych Aleksander Natalis utrzymuje, że jest wolą Bożą, Byśmy oczekiwali wszystkich łask z rąk Maryi, a powołuje się przy tym na znane zdanie Świętego Bernarda: taka jest wola Boża, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. To zdanie, że wszystkie łaski, jakie otrzymujemy od Boga, stają się naszym udziałem przez Maryję, nie podoba się pewnemu współczesnemu pisarzowi. Chociaż w tym, co pisze o prawdziwej i fałszywej pobożności, widać wiele bystrości i naukowe podstawy to przecież gdy mówi o nabożeństwie do Boga rodzicy okazuje się zbyt skąpy w oddawaniu jej takiej czci, jakiej nie wahali się jej składać różni pisarze, jak Święty German, Święty Anselm, Święty Jan Damasceński, Święty Bonaventura, Święty Antonin, Święty Bernardyn ze Sieny, czcigodny opat celejski i tylu innych uczonych teologów. Nie widzą oni przeszkód, aby móc sądzić, że pośrednictwo Maryi nie tylko jest pożyteczne, Lecz także konieczne. Uwpisarz natomiast powiada, iż uważanie, że Bóg nie udziela nam żadnej łaski bez pośrednictwa Maryi, jest przenośnią i wyrażeniem przesadnym, które w świętym zapale wyrwało się niektórym świętym. Twierdzi on, iż zdrowa doktryna może powiedzieć tylko tyle, że przez Maryę otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa, przez którego zasługi otrzymujemy również wszelkie łaski. Zresztą dodaje, Błędem byłoby utrzymywać, że Bóg nie może udzielić nam łask bez pośrednictwa Maryi. Apostoł bowiem mówi, że jednego tylko uznajemy Boga i jednego tylko pośrednika między Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa. Pragnąc go uspokoić, tak jak i On mnie poucza w swej książce, muszę stwierdzić, że to pośrednictwo ma dwojaki charakter. Jedno opiera się na sprawiedliwości i powołuje na zasługi drugie ma za podstawę miłosierdzie Boże i wybiera drogę modlitwy. Poza tym wyrażenie Bóg nie może nie jest równoznaczne z wyrażeniem Bóg nie chce udzielać łask bez pośrednictwa Maryi. Szczerze wierzymy i wyznajemy, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i jedynym panem wszystkich łask i że Maryja jest tylko stworzeniem, które wszystko zawdzięcza jedynie i wyłącznie szczodrobliwości Bożej. Któż jednak odważyłby się utrzymywać iż jest rzeczą nierozsądną i niewłaściwą, że Bóg dla wywyższenia tego wyjątkowego stworzenia, którego więcej kochało i czciło za życia niż wszystkie inne dzieła, rąk jego i które on sam wybrał na matkę swego syna i odkupiciela świata, zechciał, powiadam, by wszystkie łaski, które mają się dostać w udziale duszom odkupionym, przechodziły i rozdawane były przez ręce tego właśnie stworzenia. Wierzymy i wyznajemy, jak to już nadmieniłem, że Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem według prawa, bo wyjednuje nam łaski i zbawienie swymi zasługami. Dodajemy jednakże, że Maryja z Miłosiercia Bożego jest także pośredniczką i że chociaż wszystko, co wyjednuje, otrzymuje ze względu na zasługi Pana Jezusa i dlatego, że modli się i prosi w imię Jego, to jednak wszelkie łaski, o które my prosimy otrzymujemy za jej pośrednictwem. A wszystko to nie sprzeciwia się świętym dogmatom i jest zgodne z zapatrywaniami Kościoła Świętego, który w zatwierdzonych przez siebie modlitwach uczy nas uciekać się nieustannie do Matki Bożej i wzywać ją pod takimi imionami: uzdrowienie chorych, ucieczka grzeszników, wspomożenie wiernych, życie i nadzieja nasza. W modlitwach oficjum, które Kościół każe odmawiać w uroczystości poświęcone najświętszej Pannie, stosuje On do Maryi słowa Ksiąg Mądrościowych i daje nam przez to do zrozumienia, że w Maryi znajdziemy wszelką nadzieję. We mnie wszelka nadzieja życia i mocy, wszelkie łaski. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, życie i zbawienie wieczne. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i zbawienie wieczne od Pana. W innym miejscu czytamy: Którzy działają we mnie, nie zgrzeszą, Którzy mnie rozświetlają, życie wieczne mieć będą. A wszystkie te zdania świadczą o tym, że pośrednictwo Maryi jest dla nas konieczne. W tym przekonaniu utwierdza nas ponadto wielu teologów i świętych ojców Kościoła. Niesłusznie więc byłoby utrzymywanie za wspomnianym autorem, że w swym wysławianiu Maryi posługiwali się oni przenośniami, i że z ich ust wyrywały się wyrażenia przesadne. To oznaczałoby, że mijali się z prawdą, a tego nie przystoi zarzucać świętym, bo kierował nimi duch Boży, który jest duchem prawdy. W tym momencie pozwolę sobie uczynić pewną dygresję, aby przedstawić moje osobiste zapatrywanie. Są tacy, którzy tego nie przyjmują i odrzucają pewne twierdzenia zaszczytne dla Maryi a które oczywiście nie są pozbawione podstawy i nie sprzeciwiają się ani wierze, ani postanowieniom Kościoła, ani prawdzie. Czynią to jedynie z tego powodu, że twierdzenie przeciwne także jest prawdziwe, jednak w ten sposób dają dowód swego słabego nabożeństwa do Boga Rodzicy. Co do mnie zaś, to nie chcę należeć do liczby tych tak mało żarliwych czcicieli Maryi, ani też nie chciałbym zobaczyć wśród nich mych czytelników, Przeciwnie, życzyłbym sobie, by należeli oni raczej do tych, którzy mocno i z zapałem wierzą w to, co, nie popełniając błędu, można o wielkości Maryi twierdzić, idąc za myślą opata Ruperta, który silną wiarę w przedziwne przywileje Przenajświętszej Panny zalicza do najbardziej miłych jej oznak czci. A ponadto, aby wyzwolić nas z lęku przed nadmiernym oddawaniem czci Maryi, Powinny nam wystarczyć słowa świętego Augustyna, który twierdził, że cokolwiek byśmy powiedzieli na chwałę Maryi, wszystko to i tak jest za małe w porównaniu z tym, na co ona zasługuje z racji swej godności Matki Boga. Wyraża to sam Kościół w modlitwie szalnej ku czci Przenajświętszej Panny. Błogosławionaś Ty, o Przenajświętsza Panno Maryjo i wszelkiej chwały najgodniejsza. Lecz powróćmy do przedmiotu naszych rozważań i zobaczmy, co mówią święci na ten temat. Według świętego Bernarda, Bóg dlatego napełnił Maryję wszelką łaską, aby za pośrednictwem tej, która jest jakby kanałem łaski, ludzie otrzymywali wszelkie dobra. Ponadto święty ten wypowiada inną jeszcze, a bardzo godną uwagi myśl. Mówi on, że przed narodzeniem Maryi nie było na świecie tak obfitego strumienia łask, z którego wszyscy mogliby zaczerpnąć, bo nie było jeszcze wówczas tego upragnionego przez ludzi wodociągu, którym jest ona. A Ryszard od świętego Wawrzyńca dodaje: Maryja po to jest dana światu, aby była kanałem, przez który ustawicznie spływają na nas łaski Boże. Kiedy Holofernes chciał zdobyć Betulię, rozkazał opanować wszelkie źródła wody. Podobnie szatan stara się z całych sił wyrwać z dusz ludzkich. Nabożeństwo do matki najświętszej. Jeśli bowiem uda mu się zamknąć ten kanał łask, nietrudno mu będzie zawładnąć duszami. Rozważcie przeto, napomina dalej święty Bernard, jak bardzo Bóg pragnie, abyśmy jak największą miłością i czcią otaczali tę naszą królową oraz abyśmy się do niej ustawicznie uciekali i ufali jej opiece. W niej złożył pełnię wszelkich dóbr, Abyśmy uznali, że całą naszą nadzieję, wszelkie łaski i całe zbawienie otrzymujemy z rąk Maryi. Podobnie wyraża się i święty Antonin. Wszelkie miłosierdzie, jakiego ludzie kiedykolwiek doznali, otrzymali za pośrednictwem Maryi. Dlatego święty Bonaventura porównuje ją do księżyca. Jak bowiem księżyc, znajdując się pomiędzy Słońcem i Ziemią, całe światło otrzymane od Słońca przelewa na Ziemię, tak samo Maryja. Otrzymując od boskiego słońca świetlane potoki łask, wszystkie je przelewa na nas, mieszkańców ziemi. Z tego samego powodu Kościół święty nazywa Maryję bramą niebieską, jak bowiem, a jest to uwaga świętego Bernarda, wszelka łaska, jakiej użycza król swym poddanym, musi przejść przez bramę jego pałacu. Tak żadna łaska nie spływa z nieba na ziemię inaczej, jak tylko przez ręce Maryi. A święty Bonaventura dodaje, że Maria nazywana jest Bramą Niebieską również dlatego, bo nikt nie dostaje się do nieba inaczej, jak tylko przez nią, która jest bramą do raju. Próbuje to uzasadnić również święty Bonawentura w ten oto sposób. Ponieważ spodobało się Bogu mieszkać w łonie przenajświętszej panienki, dlatego otrzymała ona w jakimś sensie władzę nad wszystkimi jego łaskami, kiedy bowiem Chrystus wyszedł z jej przenajświętszego łona, wypłynęły z niego razem z nim, jakby z niebieskiego oceanu, niezliczone rzeki Bożych darów. Takie ma znaczenie, zdaniem pewnego pisarza, ów tekst proroctwa Jeremiasza, w którym prorok mówi, według niego, o wcieleniu słowa i o Maryi. Niewiasta ogarnie męża, czyli Boga człowieka. Oto słowa owego pisarza. Podobnie jak żadna linia nie wychodzi ze środka koła poza jego obręb, nie przeszedłszy najpierw przez obwód, tak żadna łaska nie przychodzi do nas od Pana Jezusa, owego ogniska wszelkiego dobra, jak tylko przez pośrednictwo Maryi. Ona go bowiem ogarnęła, przyjmując do swego łona. Z tego wszystkiego widać jasno, że wspomniani święci i pisarze wypowiadając zdanie, iż wszystkie łaski otrzymujemy przez ręce Maryi, nie tylko chcieli powiedzieć, że Maryja dała nam Pana Jezusa, źródło wszelkiego dobra, jak sądzi wymieniony autor, wprost przeciwnie, zapewniają nas oni, że Bóg ofiarowawszy nam pana Jezusa, chce jeszcze, by wszystkie łaski, jakimi przez jego zasługi kiedykolwiek ludzi obdarzył, czy jeszcze obdarza lub będzie ich nam użyczał aż do końca świata, przechodziły przez ręce i pośrednictwo Maryi. Stąd ojciec Suarez wnioskuje, że w dzisiejszym Kościele powszechnie przyjęła się opinia o tym, Iż pośrednictwo Maryi jest dla nas nie tylko pożyteczne, lecz nawet konieczne, choć, jak już powiedzieliśmy, nie w sposób bezwarunkowy, bo jedynie pośrednictwo Pana Jezusa jest bezwarunkowo konieczne, lecz pod względem moralnym. Kościół Święty wierzy bowiem za Świętym Bernardem, że Bóg postanowił nie udzielić żadnej łaski inaczej, jak przez ręce Maryi, a jeszcze wcześniej przed Świętym Bernardem uważał tak Święty Ildefons. W ten oto sposób wołał do Maryi. O Maryjo, Bóg postanowił złożyć w twe ręce wszystkie łaski, jakie zamierzył dać ludziom, i dlatego powierzył Ci wszystkie skarby i bogactwa łask. Dlatego właśnie, jak zauważa święty Piotr Damiani, Bóg nie chciał stać się człowiekiem bez zgody Maryi, a to z następujących powodów. Po pierwsze, aby nas wszystkich zobowiązać do wielkiej dla niej wdzięczności. Po drugie, aby dać nam poznać, że zbawienie nas wszystkich zostało powierzone najświętszej dziewicy. Święty Bonaventura, rozważając słowa proroka Izajasza, stwierdził, że z pokolenia Jessego wyjdzie różdżka to jest Maryja, a z niej wyrośnie kwiat, czyli słowo wcielone. I wyjdzie różdżka z korzenia Jessego, i kwiat z korzenia jego wyrośnie, i spocznie na nim duch pański. Następnie czyni do tego tekstu taką piękną uwagę. Kto chce otrzymać łaskę Ducha Świętego, niech szuka kwiatu na różdżce, to jest Jezusa u Maryi, gdyż przez różdżkę dochodzimy do kwiatu, a przez kwiat do Boga. A nieco dalej dodaje, jeśli chcesz mieć ów kwiat, staraj się nagiąć ku sobie modlitwami różdżkę, a dostaniesz go. Podobnie mówi doktor Seraficki, tłumacząc w homilii 26 na uroczystość objawienia Pańskiego następujące słowa Pisma Świętego. Zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Dodaje też, że na próżno szuka Jezusa ten, kto nie chce Go znaleźć razem z Maryją. Dlatego święty Ildefons tak woła, chcę być sługą Syna, ponieważ zaś nie będzie nigdy sługą Syna ten, kto nie służy Matce, więc chcę być sługą Maryi. Przykład. Pewien młodzieniec wysokiego rodu, płynąc raz po morzu, czytał jakąś niegodziwą książkę i znajdował w tym wielką rozkosz. Jeden z jego towarzyszy podróży, zakonnik, widząc to tak się do niego odezwał, czy nie chciałbyś zrobić czegoś na cześć Najświętszej Panny? Młodzieniec okazał gotowość. Otóż proszę cię, powiedział zakonnik, z miłości do Maryi zniszcz tę książkę i wrzuć ją do morza. Weź się, ojcze, zawołał młodzieniec. Nie, odparł, chcę, byś sam zrobił tę ofiarę na cześć Maryi. Młodzieniec zgodził się i rzucił książkę w morze. Wróciwszy do Genui, swego rodzinnego miasta, taką zapłonął miłością ku Bogu za sprawą najświętszej panny, że rzucił świat i został zakonnikiem. Modlitwa. O duszo moja! Zobacz, jak wielką nadzieją zbawienia i życia wiecznego obdarzył cię Bóg, dając ci w swym miłosierdziu ufność w pośrednictwo swej matki, pomimo że przez swe grzechy zasłużyłaś raczej na odrzucenie jej piekło. Składaj, przeto, dzięki twemu Bogu i twej opiekunce Maryi, że raczyła cię przygarnąć pod swój płaszcz, jak świadczą o tym liczne łaski otrzymane przez ciebie za jej pośrednictwem. Tak. Dziękuję ci, o matko najmilsza, za to, coś uczyniła dla mnie nieszczęsnego, zasługującego na piekło. O królowo, z iluż to już niebezpieczeństw mnie wyrwałaś, ileż to oświeceń i zmiłowań wyjednałaś mi u Boga, a ty cóż mi zawdzięczasz, jaką to cześć tobie okazałem, że mnie tak troskliwie obsypujesz dobrodziejstwami? Pobudziła cię do tego jedynie twoja dobroć. Nawet gdybym wylał dla ciebie moją krew i oddał życie, to jeszcze byłoby za mało w porównaniu z tym, co jestem ci winien, ponieważ ty wybawiłaś mnie od śmierci wiecznej i dopomogłaś mi, jak ufam, odzyskać łaskę Bożą. Słowem, tobie zawdzięczam całe moje szczęście. Najłaskawsza moja pani, nic innego dać ci za to nie mogę, jak tylko pragnienie, abym cię zawsze czcił i miłował. Nie garć hołdem biednego grzesznika, który się tak rozmiłował w twej dobroci, a ponieważ moje serce nie zasługuje na to, żeby cię kochało, gdyż jest brudne i pełne ziemskich uczuć, przemień je zatem, bo tylko ty możesz to uczynić. Zjednocz mnie z mym bogiem, zwiąż mnie z nim tak mocno, bym się już nigdy nie mógł odłączyć od jego miłości. Ty tego właśnie ode mnie żądasz, abym kochał Twego Boga, więc i ja tego domagam się od Ciebie. Wyjednaj mi łaskę, bym Go kochał, bym Go zawsze kochał. Niczego innego nie pragnę. Amen.